Witam Cię na pokładzie Beauty Photo Academy. Nazywam się Olga Wałek i jestem pomysłodawczynią warsztatów fotografii dla wizażystów. Przejechałam setki kilometrów dojeżdżając do kursantek i ucząc ich fotografii w ich naturalnym i codziennym miejscu pracy. Dzięki zebranemu doświadczeniu stworzyłam 3 szkolenia online, które w kompleksowy sposób uczą fotografii od A do Z. Są to 3 szkolenia online. Pierwsze szkolenie są to podstawy fotografii, w których przekazuję w bardzo przystępny sposób wszystkie niezbędne informacje odnośnie fotografii. Są tam niezbędne pojęcia, które musicie pojąć do tego, by w fotografii uczuć się po prostu dobrze, pewnie i żeby wiedzieć, jakie elementy składają się na efekt końcowy zdjęcia. Dowiesz się, jak ustawiać tam telefon, co wpływa na jakość zdjęć, także bez tych podstaw no, nie ma sensu ruszać dalej. Szkolenie numer 2 jest to retusz w Lightroom i tam pokazuję bardzo proste i efektowne techniki przerabiania zdjęć, ale w bardzo, bardzo naturalny sposób, ponieważ ja jestem totalną przeciwniczką ingerowania w Wasze prace, w Wasz makijaż. Wy macie nauczyć się pracować ze światłem i cieniem, tak by wydobywać głębie i jak wyciągnąć atuty z Waszego makijażu, no i oczywiście urody Waszej klientki czy modelki. Szkolenie numer 3 jest to praca z lampami, jest to światło ciągłe, czyli wszystko to, co musicie wiedzieć o lampach, o tym, jak z nimi pracować, w jaki sposób je ustawiać, w jakiej odległości, wysokości, pod jakim kątem. Są tam plany zdjęciowe na jedno światło, na jedną lampę, na 2-3 i tak idąc aż do 5 źródeł światła. Pokazuję wszystko w bardzo, bardzo prosty sposób i moje kursantki zwyczajnie cieszą się tą fotografią, czują satysfakcję z samego makijażu i śmiało mogę powiedzieć, że odżywają, na nowo kochają swoją pracę. Dzisiejsze szkolenie jest uzupełnieniem całej tej akademii, ponieważ jeśli dobrze mnie znasz, czy śledzisz nowinki ze świata fotografii i wizażu, wiesz, że pierwszą dobrą radą na zrobienie dobrego jakościowo zdjęcia jest odetnij się od światła dziennego. No dobrze, ale co jeśli jesteś mobilną wizażystką? Co jeśli podnajmujesz miejsce w salonie, w większym salonie, w którym nie masz możliwości wyłączyć światła czy odciąć się od światła dziennego? Dziś chcę Ci pokazać, jak współpracować ze światłem dziennym, jak wyciągnąć najlepszą jakość z tego zdjęcia, jak pokazać kolor czy błysk, jakimi lampami możemy sobie pomagać w osiąganiu tych najlepszych efektów, jak współpracować z blendą, czy jak wybrać idealne miejsce, by stworzyć ten piękny kadr. No to co? Zaczynajmy!